trening piąty. Trening obwodowy. Przepraszam. Przesadziłam z obciążeniem. Ten ciężar będzie dla Wojtka. Ale przed treningiem spotkanie z naszą fizjoterapeutką, a po treningu lekarz i psycholog. Jeszcze jedno ćwiczenie, które przykuło moją uwagę w treningu Wojtka, to jest ćwiczenie na mięśnie grzbietu. Położymy się przodem, czyli na brzuch. I w tym ćwiczeniu ważne jest to, żebyście uaktywnili swoje mięśnie brzucha, żeby przystabilizować odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Ramiona rozstawiacie na boki w taki świecznik. Barki cofacie do tyłu. I teraz tak, patrzycie w podłogę, nie zadzierajcie głowy do góry. Jeżeli czujesz napięcie w odcinku szyjnym kręgosłupa, możesz przykleić czoło do maty. Możesz patrzeć się w podłogę i delikatnie też trzymać czoło nad podłogą. Ćwiczenie wygląda tak, unosisz ramiona w górę, ale pamiętaj, klatkę piersiową masz przyklejoną do maty i wykonujesz ruch wyprostu ramion do przodu i ściągasz łokcie do tyłu. Pracujesz w pełnym zakresie ruchu. Pamiętaj, pracując w tym ćwiczeniu, wykonując ten ruch, nie odrywasz klatki piersiowej. Wdech i z wydechem ściągasz łokcie. Napnij brzuch i napnij pośladki tak, żeby twój kręgosłup był bezpieczny. Witamy w treningu piątym. Przed Wami trening obwodowy. Trening składający się z 8 ćwiczeń, następujących po sobie, jedno po drugim, kształtujących wszystkie mięśnie. Po całym obwodzie robimy minutę przerwy, gdzie macie czas na napicie się wody i na chwilę odetchnięcia. Ale zaczynamy od rozgrzewki. Marsz. Tak, ramiona pracują naprzemiennie, kolana wysoko, na całe stopy. Bardzo dobrze. Jeszcze chwilę. I marsz szerzej. Bardzo dobrze, jeszcze chwilę. I wąsko. Dołóżmy ramiona w górę, wdech, opuszczamy wydech i jeszcze wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, opuszczamy ramiona w bok, bok i opuszczamy, bok, opuszczamy, bok, opuszczamy, jeszcze chwilę, cztery, trzy, dwa i uginamy ręce w łokciach i ramiona w górę. Super, cały czas kolana wysoko. I jeszcze cztery powtórzenia. Cztery, trzy, dwa. Dobrze. I ramiona przed sobą, tak zwane rozpiętki, tak? Składamy ręce i powrót. Super. Pamiętajcie o oddechu. Wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech. I jeszcze dwa powtórzenia. Dobrze, opuszczamy ręce, przechodzimy do półprzysiadu. Stopy rozstawione na szerokość bioder i schodzimy. Tak. Pamiętajcie, żeby półprzysiad robić na całych stopach. Pośladki do tyłu, plecy proste. Super. I jeszcze 8. Dobrze, jeszcze. 4. 3. 2. I pogłębiamy w dole do 3. Raz, 2, 3. I powrót. Super. Powrót. Powrót. I jeszcze dwa powtórzenia.
I ostatni raz. I przechodzimy do marszu. Dobrze. Daj ramiona do boku. Palce szeroko. Rozciągamy przestrzenie między palcami. I otwieramy ręce do góry. I do dołu. Super. I do dołu. Do dołu. Do góry. I troszkę szybciej ręce. Góra. Dół. Góra. Dół. Brawo. Czujecie, jak cieplej się wam robi? Bo my tak. Jeszcze cztery. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. OK. I składamy ręce przed sobą i szeroko. Przed sobą, szeroko. Dobrze. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. Opuszczamy ręce i przejdźmy do wypadów. Zacznijmy od prawej nogi do tyłu. Prawa i teraz lewa. Ręce składamy z przodu. Pamiętaj o prostych plecach. Dobrze, super. Tak jest. Noga z tyłu, pięta w górze. Pamiętajcie o tym. I jeszcze. Jeszcze cztery. Cztery. Dwa. I marsz. I na koniec ramiona w górę, wdech. Opuszczamy energicznie, wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech. Wdech. Wydech. I ostatni raz wdech. Wydech. To zaczynamy obwód. Bierzemy obciążenie. Ciężarki ustawione wzdłuż tułowia i zaczynamy od pół przysiadu. I. Tak jest. Plecy proste. Super. Tak jest na całych stopach, pamiętajcie o tym. Dobrze. Jeszcze osiem. Jeszcze pięć. I ostatni raz. I prostujemy. I przechodzimy do ćwiczeń na matach rozpiętki. Kładziemy się leżenie tyłem. Stopy na parkiecie, kolana ugięte. Ciężarki w górze. I rozpoczynamy łokcie szeroko. Ciężarki szeroko. Dobrze. I żeby łokcie były lekko ugięte. Jeszcze 10. Jeszcze 5 powtórzeń. Oddychaj. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Jeszcze 2. Ostatni. Dobrze. Opuszczamy. Odkładamy ciężarki. Przechodzimy do leżenia przodem. W leżeniu przodem podnosimy głowę lekko do góry. Ręce dajemy do boku. Upinamy łokcie. I dajemy ramiona w przód. Tak jest. I powrót do tak zwanych skrzydełek. Dobrze. Jest. I jeszcze 10 powtórzeń. Dobrze, oddech, wdech, wydech, wdech, wydech. Pamiętaj o oddechu. Jeszcze 4. Dwa. I ostatni raz. Dobrze. I wstajemy. Bierzemy ciężarki w ręce.
stopy rozstawione na szerokość bioder. Plecy pochylamy lekko do przodu. Plecy proste, łokcie z tyłu. Prostujemy przedramię w tył. Tak, mamy poczuć, jak pracuje triceps. Bardzo dobrze. Super. Czujecie? Dobrze, Gosiu. Tak, pamiętajcie, żeby łokcie były nieruchomo. Super. Jeszcze. Dobrze. Tak jest. Cały czas. 8, 7, 6, 5, 4. Jeszcze oddech, wydech, wdech. Ostatnie powtórzenie. I wyprost. Dobrze. I przechodzimy do ćwiczeń na mięśnie. Biceps i ręce z przodu. Tradycyjnie, nieruchomo. Dobrze. Oddychamy, łokcie nieruchomo. Super. Tak jest. Łokcie blisko tułowia. Kolana lekko ugięte. Brawo. Super. Tak jest. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Jeszcze 8. Tak jest. Super. Mam nadzieję, że czujecie już mięśnie. Tak, pilnujcie łokci, jeszcze 2, jeszcze raz, dobrze. I teraz przechodzimy do wypadu, ręce dajemy do przodu, popatrzcie, hop i powrót. I zaczynamy od lewej, hop i powrót, hop, powrót. Tak jest, super. Wydech, wdech. Plecy proste. Dobrze. Nisko schodzimy. Kolano ugięte. Jeszcze 4 powtórzenia. Jeszcze 3. Jeszcze 2. I ostatnie. Dobrze. Czas na mięśnie na ramienne. Dajemy teraz ręce do boku, do przodu i powoli opuszczamy. I raz, dwa, powoli w dół. I do boku, do przodu, powoli w dół. Do boku, do przodu, powoli w dół. Do boku, do przodu, jeszcze. I do boku, do przodu. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Tak, włóż troszeczkę wysiłku. Oddech. Jeszcze 2 w tą samą stronę. Bok, przód, dół. Ostatni raz. Bok, przód. Zmieńmy stronę. Teraz zacznijmy od przodu. Przód, bok i dół. Przód, bok, dół. Nie podnoś powyżej linii barków. Dobrze. Tak, łokcie lekko ugięte. Super. Jeszcze 4. Jeszcze 3. Dobrze, Gosiu. Jeszcze 2. Jeszcze 1. I teraz już ostatni. I opuszczamy. Dobrze. Odkładamy ciężarki. Przechodzimy do leżenia tyłem. Ostatnie ćwiczenie w tym obwodzie. Ręce dajemy za głowę, na potylicę, łokcie szeroko. Tak jest, podnosimy nogi do góry. I teraz prawy łokieć do lewego kolana, lewy do prawego. Tak jest, pamiętaj oddechu. Jeszcze 2 i opuszczamy. Ja czuję już mięśnie, Gosia też, wy pewnie też czujecie.
Tak, rozluźnijmy te ręce. Odłóżmy wody. Pierwsza seria za nami, odpoczęliśmy chwilę. Zaczynamy serię drugą. Weźcie ciężarki. Zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie. Stopy rozstawione na szerokość bioder. Ręce wzdłuż tułowia i rozpoczynamy. Zaczynamy od przysiadów. Tak jest. Pamiętajcie o technice. Dobrze. Super. Pamiętaj o oddechu. Jeszcze 10 powtórzeń. Pamiętajcie, każde z ćwiczeń ma 20 powtórzeń. Jeszcze 5. Plecy proste. I ostatnie. Super, brawo. Pierwsze ćwiczenie z nami. Przechodzimy do leżenia tyłem. Czas na rozpiętki. Powoli. Złapcie oddech. Leżenie tyłem. Stopy na parkiecie, kolana ugięte, ciężarki w górę. Tak jest. I teraz ręce dajemy szeroko, łokcie lekko ugięte. Tak. I powrót. Jedziemy. Dwa. Super. Pamiętajcie o oddechu. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Prze. I jeszcze 10. Super. Łokcie szeroko. I ostatnie. Opuszczamy ciężarki. Wsiądźmy. Otwórz ciężarek. Wiem, że nie jest łatwo z ciężarkami, szczególnie kobietom, ale jest to dla was bardzo potrzebne ćwiczenie. Wszystkie ćwiczenia z ciężarkami są dla was bardzo potrzebne. Tak, szczególnie wzmacniając obręcz barkową. Przejdźmy do kolejnego ćwiczenia. Leżenie przodem. Przesunę troszkę ciężarki, żeby mi nie przeszkadzały. Dajemy łokcie szeroko. Podnieś głowę lekko do góry. Łokcie ugięte, dajemy ramiona w przód i powrót. Tak jest. Dobrze. Oddychaj. Wdech, wydech. I jeszcze 10. Jeszcze 4. 4. 3. 2. I ostatnie. Odpoczywamy. Połóż czoło do głowy, daj. Tak, przytrzymaj chwilę, parę oddechów i wstajemy. Nie jest łatwo, Gosiu. Wstajemy, wstajemy. Weźmy ciężarki. Przed nami triceps. Stopy rozstawione na szerokość bioder. Pochylamy się lekko do przodu, uginamy kolana, dajemy łokcie do tyłu i prostujemy teraz przedramiona w tył. Tak jest. Bardzo dobrze. Super. Tak jest, dokładnie, prostuj. Tak, przedramię, łokcie nieruchomo. Super. Jeszcze 8. Jeszcze 4. 3. 2. Dobrze. Daj chwilę odpocząć ramionom, rozluźnij lekko nogi. Tak, zrób głębokie krążenia ramion w tył. Tak. Zostawmy stopy na szerokość bioder, czas na biceps. Uginamy ramiona z przodu i powrót. Łokcie blisko tułowia. Tak jest. Super.
przed. Pilnujcie, żeby łokcie nie latały przód, tył, tylko łokcie były nieruchomo. Dobrze, super. Wydech, wdech, tak. Dobrze. Gosiu łokci, tak. Super. Dobrze, brawo. Jeszcze dwa. Jeszcze jedno. Opuszczamy. Dobrze. Przed nami wypady. Popatrzcie. Do tyłu dajemy ciężarki do przodu. Zacznijmy od lewej nogi. I. Tak. Wiem, że nie jest łatwo. Popatrzcie, Gosia daje radę. Każda z was też da radę. Dobrze. Ja na swoich zajęciach zawsze powtarzam. Przez cierpienie do piękna. Nie ma nic za darmo. Jeszcze pięć. Jeszcze cztery. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. I ostatni raz. Teraz lewa. Lewą kończymy. Gosiu, jeszcze raz. Tak jest. Odpocznij chwilę. Dobrze. Przed nami mięśnie ramienne. Nie będzie łatwo. Chcesz łyk wody? Napijmy się. Odłóż na chwileczkę. Jak u was? Zdążyliście złapać za butelki? To zaczynamy. Ramiona dajemy do boku, do przodu i w dół. Tak, nie podnoś ciężarków do boku, Gosiu, nic się nie dzieje. Tak, pomyłki się mogą zdarzać. Ważne, żeby jak najszybciej wrócić do poprawnego wykonywania ćwiczeń. Super. Dobrze. Jeszcze trzy. Pilnujcie, żeby nie podnosić ciężarków, chociaż wiem, że to nie jest łatwe, bo wiem, że czujecie już mięśnie powyżej linii barków. Ostatni raz. Tak. Odpocznij chwilę, rozluźnij ręce i zaczynamy druga strona. Od przodu, przód, bok i w dół. Super. Brawo. Dobrze. Jeszcze sześć powtórzeń. Zaciskaj zęby. Tak. Dobrze, o to chodzi. Jeszcze cztery. Jeszcze trzy. Oddychaj. Jeszcze dwa. I ostatni raz. Super. Brawo. Odkładamy ciężarki. Ostatnie ćwiczenie w drugiej serii. Przechodzimy do leżenia tyłem. Stopy na parkiecie, kolana ugięte. Ręce dajemy za głowę, na potylicę, łokcie szeroko. Podnosimy nogi do góry. Prawy łokieć do lewego kolana, lewy do prawego. Zaczynamy od prawego łokcia. I. Oddech. Tak. Super. Dobrze, jeszcze dwa. I ostatni raz. Opuszczamy nogi. Opuszczamy. Usiądźmy. Druga seria za nami. Brawo, daliśmy radę. Mamy minutę przerwy. Napijcie się wody, odpocznijcie chwilę. Stańmy chwilę. Rozluźnimy ręce, nogi. Zróbmy cztery głębokie wdechy i wydechy. Dajmy ramiona w górę, wdech nosem. Głęboki wydech i stan. I jeszcze raz wdech. I wydech. Wdech. Wydech. I ostatni raz wdech. I wydech. Super. Rozluźnijmy nogi. Tak, delikatnie.
strzepując je dobrze. Super. Przed nami seria trzecia. Zaczynamy. Bierzemy obciążenie. Powtarzamy pierwsze ćwiczenie. Stopy rozstawione na szerokość bioder, ręce wzdłuż tułowia. Zaczynamy od przysiadu. I super. Dobrze. Pamiętaj, że w całych stopach. Wiem, że na zmęczeniu coraz trudniej utrzymać poprawną technikę. Tego przypominam. Cy proste. Ciężarki spokojnie wzdłuż tułowia. Super. Tak. Jeszcze pięć. Jeszcze trzy. I ostatni raz. Super. Brawo. Przechodzimy do leżenia tyłem. Powoli zapraszam Was na rozpiętki. Stopy na parkiecie, kolana ugięte, ciężarki w górę i szeroko dajemy ciężarki, łokcie lekko ugięte. I super. Dobrze, nie spiesz się dokładnie, tak. Jeszcze 10. Staraj się nie dotykać ciężarkiem do parkietu. Staraj się go trzymać tuż nad parkietem. I jeszcze 6. Jeszcze 5. Wdech, wydech. I ostatni raz i opuszczamy. Siadamy. Siądźcie. Odłóżcie ciężarki. Przechodzimy do leżenia przodem. Czas na grzbiety. Łokcie dajemy zgięte, ramiona szeroko, tak? Tak zwane skrzydełka. Podnosimy czoło do góry lekko. Dajemy ramiona do przodu i powrót. I super. Głowa patrzy cały czas na matę. Nie zadzieraj głowy do góry. Tak. Dobrze, Gosiu. Super. Jeszcze 10. Cztery, trzy, dwa i opuszczamy. Daj czoło do dłoni, chwilę odpocznij w tej pozycji. Delikatnie biodra, luźno nogi na boki. Wiem, że czujecie zmęczenie, ale przed nami jeszcze cztery ćwiczenia. Gosiu, wstajemy. To jest nasza chwila. Weźmy obciążenie. Czas na triceps. Stopy rozstawione na szerokość bioder. Uginamy kolana. Pochylamy lekko plecy do przodu, ale proste. Głowa na przedłużeniu tułowia. Łokcie do tyłu i prostujemy przedramiona. I super. Starajcie się nie ruszać łokciami. Tak, łokcie nieruchomo. Prostujemy tylko przedramiona. Dobrze. Super. Jeszcze 8. Jeszcze 4. 3. 2. I opuszczamy. Tak jest. Czujecie ręce? To my na pewno. Rozluźnijmy lekko barki do tyłu. Tak.
Czas na biceps. Stopy tradycyjnie rozstawione na szerokość bioder i ręce pracują do przodu i powrót. Łokcie blisko tułowia. Super. Staraj się nie ruszać łokciami, Gosiu. Dobrze. Trzymaj blisko tułowia. Tak jest. Widać, jak pracują twoje mięśnie. Super. O to nam chodzi. Chciałbym was zobaczyć. Dobrze. Jeszcze chwilę. Wdech i wydech. Równomiernie. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. Tak, i ostatni raz. Super. Odpocznij chwilę. Rozluźnij barki. Czas na wypady. Popatrzcie. Przypominam, noga do tyłu, ciężarki do przodu. Zaczynamy od lewej nogi. I... Super. Jeszcze 10. Dobrze. I lewa noga. I prawa. Jeszcze dwa. I ostatni. Super. Odpocznij chwilę, rozluźnij nogi. Czas na przedostatnie ćwiczenie. Mięśnie naramienne. Zaczynamy. I powoli. Tak. Pamiętajcie, żeby nie podnosić ciężarków powyżej linii barków. Super. Tak jest. Łokcie lekko ugięte. Brawo, Gosiu. Prze. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. Ostatni. Rozluźnij. Chwileczkę barki do tyłu naprzemiennie. Tak. I zaczynamy w drugą stronę. Najpierw do przodu, później do boku. I... Super. Tak jest. Wdech, wydech, opuszczamy. Wdech, wydech, opuszczamy. Jeszcze pięć. Dobrze. Tak jest. Jeszcze cztery. Zaciśnij zęby. Wiem, że jest ciężko. Jeszcze trzy. Ostatni. Super, brawo. Jestem z was dumny. Jestem z ciebie dumny. Odkładamy ciężarki. Ostatnie ćwiczenie. Przechodzimy do leżenia tyłem. Stopy na parkiecie, kolana ugięte. Ręce na potylicę. Łokcie szeroko. Podnieś lekko głowę do góry. Unosimy nogi. Prawy łokieć do lewej nogi. I lewy do prawej. Super. Jeszcze dwa. I ostatni raz. I opuszczamy. Super. Daj ręce wzdłuż tułowia. A koniec tego obwodu. Mamy minutę przerwy. Napijcie się wody, odpocznijcie chwilę. Wstań chwilę, rozluźnimy ręce, nogi. Zróbmy cztery głębokie wdechy i wydechy. Dajmy ramiona w górę, wdech nosem. Głęboki wydech ustami. I jeszcze raz wdech. I wydech. Wdech. Wydech. I ostatni raz wdech. I wydech. Super. Rozluźnijmy nogi. Tak, delikatnie, strzepując je. Dobrze, super. Czas na rozciąganie. Stopy na parkiecie, kolana ugięte, ręce wzdłuż tułowia. Podnieś prawą nogę do góry ugiętą w kolanie, złap za piszczel, przyciągnij kolano do klatki. Tak, przytrzymaj.
to trzymaj w tej pozycji. Jeszcze 10 sekund. Super. Prostujemy teraz nogę do góry, pięta zdarte do sufitu. Ręce poniżej kolana. Albo kto może łapie za łydkę. Trzymamy. Jeszcze 5. 4. Pamiętajcie o tym, żeby piętę zadzierać wysoko. 2. I uginamy. Opuszczamy. Zmieniamy stronę. Podnieś lewą nogę. Jedną w kolanie. Złap za piszczel. Przyciągnij kolano do klatki. Super. Wytrzymujemy jeszcze 10 sekund. I prostujemy teraz nogę do góry. Łapiemy albo poniżej kolana, albo kto może za łydkę. Patrzcie na Gosię. Pięta zadarta do sufitu. Jeszcze 5 sekund. 4. 3, 2, opuszczamy, tak, dajemy ramiona do boku, częścią wewnętrzną dłoni do sufitu, super, i teraz przekładamy nogi z jednej strony, obie ugięte, na drugą, zaczynamy od lewej strony, na lewą, Gosia zaczęła od prawej, może być, tak, powoli, nie spieszymy się. Tak. Jeszcze 4 razy. 4. 3. 2. I ostatni raz. Dobrze. Okay. I teraz przechodzimy do leżenia bokiem, na prawym boku, tak, lewa ręka ugięta, przechodzimy do pozycji siedzącej i wstajemy. Ustawmy się, dajmy ramiona w górę, wdech, wydech, jeszcze raz wdech. Wydech, jeszcze 2 razy, wdech, wydech, ostatni raz wdech, wydech, teraz prawa ręka przed sobą, złap lewą ręką za łokieć, bark w dół, mocno przyciągnij, rękę rozciągamy, mięsień naramienny, jeszcze wytrzymaj chwilę, kolana lekko zgięte i wracamy, opuszczamy, podnieś lewą rękę do boku, złap prawą ręką za lewy łokieć, przyciągnij rękę do ciała, bark nisko, super, wytrzymaj. I wracamy, super, i prawa ręka w górę, tak, uginamy przed ramię, super, i łapiemy teraz lewą ręką i lekko za łokieć. Przeciwną stronę, wytrzymaj. Super, kolana przypominam lekko ugięte i zmiana. Druga. Dobrze, Gosiu. I mocna ręka. Ciągnij za łokieć w przeciwną stronę. I wracamy, tak, splatamy ręce z przodu, dajemy klatkę piersiową, tylko plecy okrągłe, tak, przytrzymaj chwilę, opuść, rozluźnij chwilę ręce, jeszcze raz. W wyniku ćwiczeń powstają... Opuść, rozluźnij ręce i na koniec otwórz ręce. Zamknij pozycję i jeszcze raz na drugą i opuszczamy.
Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzisiaj znowu ćwiczyliśmy w treningu wzmacniającym, obwodowym, czyli poprawialiśmy siłę naszych mięśni. Ale tym razem opowiem Wam, na co innego może wpływać zwiększona siła mięśniowa. Silne mięśnie wpływają na to, że nasze kości również są silniejsze. Kości niejako odpowiadają na nacisk mięśnia, wzmacniając swoją strukturę. No wszyscy domyślamy się, że silne kości to dłuższe zdrowie, dłuższe życie. Zapobiegamy osteoporozie, chorobom zwyrodnieniowym stawów, czy każdej innej chorobie, która uszkadza nasze stawy. Teraz trzeba dopasować trening oczywiście do wieku, ponieważ jeżeli jesteśmy bardzo młodzi, do 17-18 roku życia, pracujemy na szczytową masę kostną. Jest to niezwykle istotny moment, dlatego, bo tylko wtedy możemy uzyskać naprawdę wysoką masę kostną. Potem przechodzimy w plateau, czyli taki czas, kiedy już nic nie jesteśmy w stanie zwiększyć. Musimy uważać tylko, żeby nam nie spadła ta masa mięśniowa. I tylko jako dzieci jesteśmy w stanie to zrobić. Dlatego pamiętajcie, nie zabraniajcie swoim dzieciom skakania, bo to jest to ćwiczenie, które bardzo fajnie poprawia szczytową masę kostną. Później dokładamy do tego treningi właśnie wzmacniające, aerobowe, które zwiększają nacisk mięśni, zwiększają nacisk na kość, poprawiają jej strukturę. Po 50, szczególnie u kobiet, kiedy zaczyna się okres menopauzy, te ćwiczenia muszą być już trochę łagodniejsze. Wtedy odsuwamy ryzyko powstania osteoporozy, ale trzeba pamiętać, że w tym okresie może być konieczne dołożenie jeszcze innych leków, aby ten proces spowolnić. Jeżeli mamy również większą siłę mięśniową i lepsze kości, wpływa to na to, że mamy lepszą równowagę i lepszą koordynację ruchu. Ponieważ jeżeli będziemy już naprawdę starzy i niestety będziemy mieli osteoporozę, to jeżeli będziemy mieli większą siłę mięśniową, to nawet jak upadniemy, nie złamiemy sobie kości, albo to ryzyko będzie dużo, dużo mniejsze. Zadanie na ten tydzień. Trening obwodowy, trening interwałowy Tabaty oraz trening wzmacniający. Do tego 45 minut marszu, roweru lub Nordic Walking, co daje nam 150 minut aktywności fizycznej. Są takie dni, jak kiedy wszystko idzie jak po grudzie. Nie zawsze mamy siłę na to, żeby zrealizować plan treningowy albo przestrzegać diety w wystarczającym stopniu. I problem, jaki się w tym momencie pojawia, to to, że kiedy nie wszystko zrealizujemy jak trzeba, mamy poczucie porażki i odpuszczamy sobie całkowicie. Ludzie często mówią, zacznę od poniedziałku, zacznę w przyszłym miesiącu, co do niczego nie prowadzi, bo potem przekłada się na to, że odchudzają się całe życie i ciągle zaczynają od początku. Nie warto tak do sprawy podchodzić. Oczywiście, kiedy takie gorsze dni będą się zdarzać, trzeba opracować jakiś plan. Po pierwsze, zastanowić się nad tym, co wtedy zrobisz. Może adekwatna jest w takich sytuacjach wersja minimum. Jeśli nie masz możliwości albo sił zrealizować pełny trening, to zrób jakąś wersję minimalną, ale także zastanów się, co zrobisz wtedy, kiedy nie zrealizujesz żadnej wersji, kiedy totalnie wszystko nie pójdzie po Twojej myśli. Sztuka polega na tym, żeby w takich momentach się nie wycofać i pójść dalej.